W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, dziś w Ewangelii Pan Jezus Chrystus daje nam obietnicę. Mówi nam, że jeżeli będziemy prosić Ojca w imię Jego, o cokolwiek będziemy prosić, to da nam. Jest to bardzo ważna obietnica, dlatego że bardzo łatwo zniechęcić się, jeżeli chodzi o modlitwę. Zwłaszcza dla nas, ludzi XXI wieku, kiedy wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, wszystko dzieje się szybko, otwieramy smartfona, aby porozmawiać z kimś, aby wysłać wiadomość. Jeżeli nie odpowiemy na maila w jednej chwili, od razu druga strona się denerwuje. Dlaczego nie ma odpowiedzi? A więc mamy wszystko szybko. Do wszystkiego mamy szybki dostęp. A jeżeli chodzi o modlitwę, to Pan Bóg bardzo często próbuje naszą ufność i naszą wytrwałość. Ufność, że rzeczywiście jest Bogiem, jest w stanie dać nam wszystko to, o co prosimy. I wytrwałość, że nawet jeżeli nie otrzymujemy od razu, to mimo to nie porzucamy naszej modlitwy, tylko wytrwale prosimy tydzień, miesiące, rok, lata, może dziesiątki lat. I wtedy bardzo łatwo mogłaby się wkraść do naszego serca wątpliwość. Czy na pewno to ma sens? Czy moja modlitwa w ogóle jest skuteczna i ma sens? I wtedy powinniśmy zawsze sobie przypomnieć słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeżeli prosicie Ojca w imię moje, da wam. To jest ta obietnica. Oczywiście możemy prosić również o rzeczy, które nam szkodzą. Wtedy na pewno nie dostaniemy ich od Pana Boga. Coś, co byłoby ze szkodą dla zbawienia naszej duszy. I to jest zrozumiałe. To rozumie każda matka, która ma dziecko, że jeżeli dziecko prosi o coś, co jest niebezpieczne dla niego, na przykład małe dziecko chce bawić się nożem kuchennym, wtedy mama mu go nie da. I tak samo jest z Panem Bogiem. Jeżeli prosimy o coś, co jest dla nas szkodliwe, nie otrzymamy tego. Czyli tutaj widzimy, jest pewien domyślny warunek. Coś, co nam szkodzi, tego Pan Bóg na pewno nam nie da. A czasami rzeczywiście ludzie proszą o rzeczy, które szkodziłyby ich duszy. Tak więc nie zapominajmy o tej prośbie. Prośmy wytrwale. Jeżeli nie otrzymujemy, to widocznie Pan Bóg chce sprawdzić naszą wytrwałość. Właśnie wtedy tego potrzebujemy. Inną rzeczą jest to, co mówi Pan Jezus Chrystus: proście w imię moje. I to czyni Kościół. Czy przy oracji, czy przy sekrecie, czy przy postkomunii. Wszystkie te modlitwy w mszy świętej kończą się wezwaniem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego, z jednej strony, dlatego te modlitwy Kościoła Świętego są skuteczne, że są znoszone w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, ale z drugiej strony, dlatego, że Kościół prosi nieustannie, bez przestanku. W modlitwach kapłanów, w mszy świętej, w modlitwach zakonników, zakonnic, ale nie tylko tych ludzi tu na ziemi, ale również święci są częścią Kościoła triumfującego i oni również stawiają się za nami do Pana Boga. Najświętsza Maria Panna również jest tą, która orędzuje za nami u Pana Boga i w końcu sam Pan nasz Jezus Chrystus, który również jest częścią Kościoła, mianowicie Jego głową. On cały czas bez ustanku wstawia się za nami u Ojca, pokazując swoje 5 ran, czyli przypominając to wszystko, co cierpiał za nas, aby wyprosić
łaski, aby wyprosić miłosierdzia, aby zadośćuczynić za nasze grzechy. Widzimy więc, jak potężna jest ta modlitwa Kościoła Świętego. Dlatego powinniśmy chętnie przychodzić na mszę świętą, na tę oficjalną modlitwę Kościoła, gdzie ta skuteczność mszy świętej również opiera się na tym, że to sam Pan Jezus Chrystus jako Bóg wstawia się za nami, prosi za nas i ofiaruje się na ofiarę Bogu Ojcu. Pamiętajmy też, że jako część Kościoła mamy obowiązek modlić się za siebie nawzajem. Tak jak mówiłem, święci modlą się za nas w niebie, proszą, stawiają się za nami i tak samo my mamy obowiązek modlić się czy to za duszę w czyśćcu, czy za naszych bliskich, ale również za tych wszystkich, którzy są daleko od Pana Boga. Pamiętajmy, że Pan Bóg chce zbawić wszystkich. Chce uratować wszystkich ludzi, ale muszą oni również tego chcieć i muszą z Panem Bogiem współpracować. Muszą chcieć i współpracować. Przeciwko woli tej czy innej osoby Pan Bóg nie będzie działał. A więc dana osoba musi chcieć i współpracować. Czyli czynić wszystko, aby zbawić swoją duszę. Ale tutaj to powiedzenie, każdy jest panem swojego losu na tej płaszczyźnie nadprzyrodzonej, ma również zastosowanie, ale nie stuprocentowe, dlatego że i my możemy zmienić los innych. Jako ta część organizmu, żywego organizmu, którą jest Kościół. To jest tak jak atomy. Jeżeli porusza się jeden, poruszają się wszystkie. I tak samo my możemy albo przez nasz przykład szkodzić, albo pomagać Kościołowi. Szkodzić bliźnim, albo im pomagać. Przez naszą modlitwę również prowadzić ich do zbawienia. Wypraszać im łaski, które są im potrzebne do zbawienia. Czyli nasza postawa może albo powodować, że ten cały organizm Kościoła będzie wzrastał w świętości, dążył ku świętości, albo nasza postawa może powodować, że będziemy hamulcem w Kościele, który ma dążyć do świętości. Wszyscy jego członkowie. I zwłaszcza dziś, drodzy wierni, potrzeba nam ludzi modlitwy. Jak nigdy, zwłaszcza dziś. Dlatego, że mamy bardzo trudne czasy. Widzimy, że neopoganizm, że ta tęczowa rewolucja, to wszystko zmienia naszą cywilizację, że jest coraz więcej ludzi, którzy nie wierzą w Pana Boga, a więc potrzeba tym samym tych wszystkich, którzy modlą się, którzy proszą za nimi, o nawrócenie dla nich, o przebłaganie. Pamiętajmy również o tej modlitwie przebłagalnej. Zwłaszcza dziś, kiedy promuje się wszem i wobec grzech sodomski, który jest grzechem wołającym o pomstę do nieba. I o tym ludzie zapominają, że są jeszcze takie grzechy, które nazywamy grzechami wołającymi o pomstę do nieba. Na przykład właśnie takim jest grzech sodomski. Zapominają o tym również niestety mężowie Kościoła. Niektóre grzechy wołają, żeby Pan Bóg pomścił się na całych społeczeństwach, na ludziach. Grzechy wołające o pomstę do nieba. I tym bardziej my musimy modlić się, prosić, aby Pan Bóg to zbrojne ramię, że tak się wyrażę obrazowo, powstrzymał. Żeby nas nie karał, żeby nie zsyłał kar. Pan Bóg powiedział, jeżeli znajdzie się w Sodomie 5 sprawiedliwych, to wtedy będzie łaskawy. 5 sprawiedliwych, którzy modliliby się i prosili o miłosierdzie, o przebłaganie.
I to jest, drodzy wierni, ten główny rys modlitwy Kościoła Świętego. To ta chęć ratowania dusz. Ratować dusze, uratować ich jak najwięcej. To jest zadanie Kościoła Świętego i w tym kierunku idą te wszystkie modlitwy, jakie zanosi Kościół. Aby jak najwięcej osób nawróciło się i zbawiło swoją duszę. To jest pragnienie świętych w niebie, to jest pragnienie Najświętszej Marii Panny, Pana Jezusa i całego Kościoła Świętego. I to, drodzy wierni, powinno być również pragnienie naszego serca. Aby jak największa liczba osób się uratowała. Czasami widząc całe to zepsucie na ulicach, w przestrzeni publicznej, może pojawić się taka myśl jak u apostołów, którzy prosili, aby ogień pochłonął to miasto, które nie przyjęło Zbawiciela. I nam może zaświtać taka myśl, ale przeciwnie. Naszym pragnieniem powinno być zbawienie tych wszystkich ludzi, ratunek tych wszystkich ludzi. To jest pragnienie Kościoła Świętego, a my, jako członkowie Kościoła, członkowie tego organizmu, dzieci Boże, powinniśmy również mieć to samo pragnienie, jakie ma nasza Matka, Kościół Święty. Aby jak najwięcej osób, tych, które widzimy dzisiaj, które są daleko od Pana Boga, które złorzeczą Panu Bogu, złorzeczą Kościołowi, aby się nawróciły. Aby i one kiedyś mogły znaleźć to odpocznienie na łonie Ojca, aby mogły czerpać tę wielką radość z oglądania Pana Boga na wieki. Tak więc, drodzy wierni, z jednej strony pamiętajmy o tej modlitwie za grzeszników, za tych, którzy potrzebują nawrócenia, a z drugiej strony, kiedy modlimy się w różnych intencjach i nie widzimy owoców, które by od razu się pojawiły, nie zniechęcajmy się, ale pamiętajmy o tym, co powiedział Pan Jezus Chrystus. Zaprawdę powiadam wam, jeżeli o co prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.